Cześć. Dzień dobry. Znowu byłem na internetowych zakupach. Kupiłem parę rzeczy i chciałem się pochwalić i zrobić tak zwanego unboxinga. Co mi tutaj takie te znikły, patrz. Patrz, znikło. A więc pierwszą rzeczą, którą mam do odpakowania, to jest to pudełeczko. Sru i sru. I tak się składa. Sru i sru i sru. Już mogę otworzyć. W środeczku znajdujemy przedłużacz do kabla HDMI. Gniazdko i wtyczka. Takie coś. Full HD. Podobno ma 1,5 metra. No nie będę tego odpakowywał. Chociaż nawet można odpakować. Odpakować można. Więc tu jest jakaś kartka. Kartka. Kabel jest taki szmatką obtegowany. O, proszę, jaki ładny. Z gniazdeczko. Tyczka. No, przedłużacz taki z jakimiś filtrami dwoma. Od razu wezmę. To wrzucę tam, kabel sobie zostawię. Tutaj mam też drugi taki kabel. Bo niestety przez ciebie, Krzysiu kochany, dwa razy płaciłem za wysyłkę i dwa razy zamówiłem to samo. Wszystko przez ciebie. Rozumiesz? No. Wszystko przez ciebie. Przez ciebie. No, nie będę odpakowywał, bo to jest to samo. Tutaj jest moje cudo, które nazywa się HD Video Capture. Capture. Podobno nowy. Capture jest. Capture Video. Jakiś chiński no-name. No, dość taki ciężki. Trochę brudny. Miał być nowy. No, folia na nim jest. No to pewnie jakiś ten. Jakiś, że tak powiem, leżak na półkowy. Wejście na pendrive, wejście na linię, na mikrofon, wyjście na linię, przycisk nagrywania, wejście, wyjście, HDMI, kabel jakiś kompozytowy tu, zasilacz, no standardowa rzecz. Pudełko całkiem fajne, całkiem porządne pudełko, jednak te Chińczyki to się starają, żeby to wyglądało. No niestety nie dodają maseczek. To jest właśnie problem z nimi. W pudełeczku wspomniany kabel kompozytowy, o, taki tego. Audio i tam jakieś 3T kompozytowy czy nie kompozytowy. O, nawet króciutki kabelek HDMI, co mnie cieszy. Cieszy mnie. Jakaś płytka z oprogramowaniem, z kodem z tyłu. Nie będę pokazywał kodu, bo mi będziecie ten hakować.
Krótka instrukcja. Jak powinna wyglądać fachowa instrukcja? Powinna być po angielsku, bo po co więcej? Krótko, zwięźle, a nie jakieś tam chińskie, niemieckie, francuskie, portugalskie. Ludzie, to kosztuje. To są drzewa. Drzewa. Życie drzew. A drzewo to tlen. A tlen to atmosfera. A atmosfera to życie. Tyle teraz się mówi o ekologii. No. Czyli te drivery to znaczy tak. No to pokazałem co mam. Tak. To sobie to wszystko pokażę. Tego położę. I jeszcze jedno wam muszę pokazać. Karta Sound Blaster 2 Audigy 2ZS ze złoconymi stykami. Zepsuła mi się i muszę kupić nową. Matko z córką. Dawać kasę. Teraz następne pudełko. Następna przesyłka. W następnej przesyłce jest... Też dwa razy zamówiłem. Wszystko przez ciebie. Ty wiesz kto. Bo mi tu wino dałeś. I mi się... I wszystko przez ciebie jest. A gra nazywa się... Nazywa się... Ja wiem jak się nazywa. Gra nazywa się... Bioshock Infinite. Wow. To będzie duże wow. Nie wiem panie pakowaczu, po co poprzyklejałeś naklejkę do tego, ale... Wybaczę ci to. No miejmy nadzieję, że gra się uruchomi, bo kiedyś miałem taki motyw, że gra nie chciała się uruchomić. Po prostu wkładam do napędu i bierze nieznany dysk. I co miałem poradzić? Napisałem panu, no i dokupowałem akurat do tego człowieka, co tą grę. No i wspaniałomyślnie mi zwrócił pieniążki, chociaż nie było to dużo, bo to była kwota 6 chyba 90. To była jakaś gra o jakimś... Następna paczka. To była gra o tym... O tych, co tą kulkę odbijają, tak. Golf? Golf się to nazywa. Sruty teraz robię. Tak. To jest następna paczka z gierkami. No, niestety nie zamówiłem tych gierek na jednej przesyłce, tylko na dwóch. Ale no wiesz przed kogo, no nie? No.